z rodzicami, cały czas jest w kontakcie z rodzicami tych dzieci. Tak, bo w trakcie rehabilitacji zawsze rodzice są obecni. Raz, że dziecko się pewniej czuje, a po drugie, że dzieci, że rodzice się czują, jak swoje własne dziecko potem w domu rehabilitować, jakie ćwiczenia może z tym dzieckiem prowadzić. To pomaga? Te ćwiczenia pomagają? O tak. Dlatego, że w dużym stopniu jeszcze my robimy w ten sposób, że tworzymy filmy z ćwiczeń i przekazujemy rodzicom. Także rodzice są wówczas chętni do współuczestniczenia. Najgorsze są sytuacje, kiedy dziecko nie chce ćwiczyć. I pan się pyta, czy pamięta pierwsze dziecko. Nie pamiętam pierwszego dziecka, ale pierwsze zdarzenie pamiętam. Tak przyszedł ojciec z małym dzieckiem do garażu, bo wtedy w garażu prowadziliśmy rehabilitację. I jak ten chłopak zobaczył, że to jest garaż i tam nie ma nic, no to mówi, tato, to my uciekamy stąd, bo po co idę tu przywiozłeś? Jako tak on mówił, natomiast w ogóle nie chodził. Bo lekarze w ogóle powiedzieli, niech pan nigdzie nie jeździ, bo w życiu nie będzie chodził. I rzeczywiście ojciec chciał go już zabierać, ale ponieważ przyjechał gdzieś tam z Polski, to mówi, no pobądź, pochodź tydzień czasu. Zgodził się, ponieważ byliśmy świetną rehabilitację. I ten chłopak po dwóch dniach już zaczął chodzić. Ja siedziałem w gabinecie, wpada ten ojciec do mnie i mówi, szefie, niech szef idzie. I prowadzi mnie na ulicę. Myślałem, że może jakaś stłuczka, może coś samochodem. A on mnie prowadzi do garażu i mówi, niech pan zobaczy, mój Bartek chodzi. A lekarze mówili, że on nigdy w życiu nie będzie chodził. Więc taki właśnie obrazek zapamiętałem. Ilu pan ma podopiecznych w tej chwili? W tej chwili mamy ponad już 30 tysięcy podopiecznych, są w ochronie oczywiście. Tak. Część z nich przyjeżdża do naszych ośrodków na rehabilitację, to mamy turnusy dwutygodniowe. Dzięki temu, że mamy również własne zakwaterowania, hostele. Mamy 3 ośrodki, ale również mamy 5 hosteli. Także nie mamy problemów zakwaterowaniem. Natomiast mamy problemy, bo jest za dużo chętnych. Kolejka się coraz bardziej wydłuża. No ale cóż, no, my nie możemy zapewnić takiej liczby 30 tysięcy, żeby obsłużyć ciągu roku. Caritas też ma tylu chętnych więcej, prawda? To już jest transatlantyk. To są w ogóle ogromne liczby i ogromne struktury, ale sądzę, że każdy pojedynczy przypadek jest ważny, bo to tych 5 tysięcy paliwianych zespołów Caritas, choćby z samej świecy wigilijnej, to kilka milionów dzieci przez 25 lat otrzymało niekonkretną pomoc, czy też miliony posiłków, ale to nie jest ważne. To, o czym pan powiedział, jest samym meritum. Jak ktoś doświadczy tego, że przez jego zaangażowanie, wrażliwość, cierpliwość, nieustępliwość zmienia się świat, choć troszkę, i drugi człowiek, że uda się odkuć ten diament z tej bryłki węgla, która jest dookoła, jakąś troszeczkę, to wtedy człowiek czuje, że jego życie ma większy sens, że ten cały świat ma jakiś sens, że on chce nieść ten płomień dalej, że chce o tym komuś opowiedzieć. I tak od wolontariusza, od historii do historii. Największy tutaj właśnie chodzi o wrażliwość, czyli o nasze zaufanie społeczne. To się wszystko pięknie łączy w całość. A liczby są ważne, ale są zawsze drugorzędne. Sławomir Brzuzek, jak to jest ściągnąć ludzi do sprzątania? Mówił pan, że się udało raz. No ale drugi, trzeci, siódmy, to chyba już trudniej, prawda? W tym skręcić szkoły, by w to, co się angażowały. Jakaś machina musi chyba działać. No, jest taka bardzo prosta machina, która nazywa się potrzeba chwili i zrozumienie tej potrzeby chwili, bo gdyby takie działania jak sprzątanie świata, ale to nie jest jedyny program Fundacji Nasza Ziemia, również inne, nie byłyby potrzebne i nie byłyby dobrym narzędziem dla jej uczestników, to po prostu nikt by nie brał w nich udziału. To ja na to chcę też zwrócić uwagę, że generalnie to, że organizacje pozarządowe w Polsce działają z wielkim sukcesem, i te większe, i te małe, oznacza, że robią właściwą pracę, idą właściwą drogą, proponują właściwe rzeczy i dlatego są chętni. Oczywiście to już nie jest taki rozmach, mówię o sprzątaniu świata, jak 25 lat temu, kiedy był też pewien kolor nowości.
tak. A to teraz wszystko wiemy, prawda, że segregacja, wszyscy. No więc właśnie, tak? Zwrócić uwagę na to, że zmieniła się nam rzeczywistość formalna, prawna, organizacyjna w Polsce przez te 25 lat. Natomiast to jest niestety taka zmiana i szerokie działanie organizacji pozarządowych jest niestety chyba trochę złą oceną dla skuteczności działań naszego państwa, bo jeżeli Fundacja Dzieciom w Ciąży z Pomocą musi wykonywać część zadań dlatego, że polski system opieki zdrowotnej nie będzie w stanie sobie z tym poradzić. Jeżeli Caritas w dużym stopniu pomaga, ale też w wielu miejscowościach wyręcza pomoc społeczną zorganizowaną. Jeżeli Fundacja Nasza Ziemia pomaga, przez lata wyręcza samorządy, administrację publiczną w edukacji ekologicznej, to coś jest nie tak. Znaczy ale to pokazuje tylko... No może państwo nie musi wszystkiego robić. Może dobrze, że państwo się pewnymi sprawami nie zajmuje, może że my się zajmujemy, obywatele. Tak, i wręcz jest to zapisane w pewnych aktach prawnych, jest wpisana taka zasada pomocniczości, tak? Chociażby w ustawie o działalności pośrodku publicznego w wolontariacie jest wpisane wprost, że te zadania państwa, których państwo nie może wykonać samo, albo nie powinno wykonać samo, powinno zlecać organizacjom pozarządowym. Do czego to prowadzi? No to teraz krótko mieliśmy parę tygodni temu, gdzie tego typu zadania stały się powodem do podejrzewania, że organizacje pozarządowe wybrane, tak te konkretne nazwane, no robiły jakieś rzeczy nieczyste. Natomiast nie to jest problemem. W Polsce bardzo brak długofalowej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej, bo bez tego żadna organizacja nie będzie też w stanie skutecznie działać. Ja wolałbym widzieć, jak Polska w zakresie poszanowania środowiska i polityk środowiskowych ma wyglądać w roku 2030, 2025, 2015 w takich kamieniach milowych. Również po to, żeby wiedzieć, że Fundacja Nasza Ziemia niektóre rzeczy może sobie odpuścić, bo to będzie dobrze oczywiście zorganizowane i zrealizowane. Państwa, tak? I możemy się skoncentrować na tym, co będzie ważne dla ludzi. Tak? Żeby tworzyć innowacyjne, otwarte, chętne do rozwoju społeczeństwo obywatelskie, które potrafi dbać o środowisko. To jest bardzo ważna kwestia w ogóle kontaktu ze społeczeństwem i sądowania nastrojów społecznych, potrzeb społecznych. My mamy taką historię sprzed paru lat, sprzed dwóch lat mniej więcej, z Opolszczyzny, gdzie w Polsce jako pierwsza z grup Caritas stworzyła stacje opieki. Tam było ponad 150 stacji opieki. To jest pomoc osobom, które do szpitala nie dojadą, starszym. Jeszcze zanim NFZ funkcjonował, to tam już to świetnie funkcjonowało. Tam jest bardzo duża rzesza pielęgniarek, które pracują na cały etat i naprawdę mają misję w życiu. I one są bardzo za to oceniane. Natomiast był przetarg na usługi i inna firma, która... I po prostu poszło o stawkę za paliwo, po prostu za kilometr. I doświadczenie 20 paru lat pracy w terenie, znajomość świetna już tych osób, leżących całe lata, więc przyjaźnie nawet. Wszystko to poszło do kosza i wygrała firma, która nie miała do końca nawet sprzętu odpowiedniego, kadry jeszcze zatrudnionej, ale za kilometr było tam. Więc społeczeństwo tutaj nie ma nic do powiedzenia. Wiele z tych stacji opieki zamknięte. I były to takie właśnie rejony w Polsce. My nie czujemy się spokojni również w tej swojej misji społecznej, bo system jakby przetargowy, system wyboru tej, a nie innej organizacji czasem posiada bardzo prozaiczne podłoże, choćby tylko finansowe. Nie ma głębszych badań społecznych. Nie ma badania tego, jaka jest specyfika działania. I to jest naprawdę niebezpieczne. Maciej Woźniakiewicz, jak zmieniły Polskę organizacje pozarządowe? Bo przecież to już jest 20 parę lat działania. Tak, no zmieniły to bardzo zmieniły. Myślę, że one bez nich w ogóle Polska nie mogłaby funkcjonować. One po prostu uzupełniają to, czego nasze państwo samo z siebie nie potrafi zrobić. To znaczy, potrafi może, ale uzupełniają pewną część, poszerzają te działania. No i przede wszystkim wychowują społeczeństwo. To jest tak bardzo ważna sprawa. Jeszcze raz powtórzę, tyle jestem wart, ile mogę sam z siebie dać drugiemu człowiekowi. Właściwie to jest istota życia człowieka. Przeżyć całe życie egoizmem. To jest w ogóle... No, ale mamy pokolenie polityczne, panowie mówiliście, że 20-latek, 20 lat temu to jest zupełnie inny 20-parolatek niż teraz. Ludzie teraz patrzą bardziej na biznes, na pieniądze, na to, ile z tego będę miał. Niech pan, panie dyrektorze, spostrzeże, że zwykłe hasło Jerzego Owsiaka kiedyś potrafiło otworzyć serca wszystkich ludzi. Wszystko jest sprawą trafienia. Ja myślę, że te wszystkie sprawy, które tworzą właśnie takie organizacje, dzieją się, one się powinny dziać na tych najniższych szczeblach. To nie rząd, to nie państwo powinno decydować o tym, w jakim kierunku powinniśmy iść.
to w małych środowiskach tworzy się kuźnia tego, co jest potrzeba i stąd powinno się to wszystko wywozić i rozprzestrzeniać ich na tyle, na ile takiej możliwości jest potrzeba. No bo zarobi człowiek w takiej fundacji, znacznie nie dorobi się pieniędzy, prawda? Wolontariusze na pewno się nie dorobią, ale jest niebezpieczeństwo. Po prostu, że teraz się na przykład, kiedy mówimy o pieniądzach, to już zawsze dzieją się jakieś znaki zapytania. Takie, jakie mamy zresztą obecnie. No ale to zostawmy tę sprawę. Myślę na inną dyskusję, natomiast powiedzmy o samej intencji, no bo te pieniądze się gdzieś tam muszą pojawić. Na przykład ostatnio miałem w swoim studiu przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej. Przecież oni muszą mieć samochody, muszą mieć sprzęt. Sami przychodzą bezinteresownie pracować, jest to ich jakby pasja, ich chęć pomocy drugiemu. Natomiast no, muszą mieć do tego sprzęt. No i tutaj wchodzą w grę na przykład gminy. To jest podstawowe jak gdyby organy administracji państwowej, które ze swojej społeczności zbierają te pieniądze, znaczy z podatków, wiadomo, i kupują pewne rzeczy. Niezależnie od tego, taka organizacja jak przykład Straż Pożarna ma również inne funkcje, które pełni na przykład rozpropagowanie kultury. I na przykład w Nadarzynie jest świetna orkiestra znana w całym świecie. Globetrotterzy zwiedzili cały świat. Wygrali konkurs na jedną najlepszą orkiestrę dętą w Europie. To jest firma, to jest marka, za którą idą również i pieniądze, bo ich występy dają im fundusze, pozwalają im kupować świetny sprzęt. Sprzęt taki, tym zawodowa strasznie będzie się pochwalić. Paweł Kęska, Sławomir Brzuzek, Stanisław Kowalski, Maciej Weźniakiewicz, Gminy Mojegorski. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Robert Walenciak. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls Gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Jest czwarta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dwóch górników nie żyje, a sześciu jest wciąż poszukiwanych. W kopalni Rudna w Polkowicach doszło wieczorem do silnego wstrząsu, mówiła w TVP Info Jolanta Piątek, rzeczniczka KGHM. Niestety wciąż ratownicy poszukują górników, którzy padli ofiarą w tej chwili tego wstrząsu, który miał miejsce na dziale G23. To był bardzo silny wstrząs. W górniczej nomenklaturze określa się go 8. W rejonie zagrożenia wówczas znajdowało się 16 osób. Część udało się ewakuować, no a części niestety w dalszym ciągu poszukują ratownicy. Ze strefy zagrożenia ewakuowano na powierzchnię 8 górników, którzy zostali przewiezieni do szpitali. Wstrząs miał magnitudę około 3,4 stopnia. Epicentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 1500 metrów. Grupa Wyszehradzka opowiada się za szybkim rozszerzeniem Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich. W Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych 15 państw europejskich z udziałem szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej o Serbię, Macedonię, Bośnię i Hercegowinę, Albanię, Kosowo i Czarnogórę. Wspieramy starania państw Bałkanów Zachodnich o członkostwo w Unii, mówił szef MSZ Witold Waszczykowski. Proces integracji europejskiej przyczynia się do bezpieczeństwa i rozwoju na całym kontynencie. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini zwróciła uwagę na imponujący postęp w negocjacjach akcesyjnych z krajami bałkańskimi. Przyznała, że każdy z nich jest na innym etapie, ale łączy je jedna cecha. Widziałam niesamowite poparcie tamtejszej opinii publicznej dla procesu integracyjnego dla Unii Europejskiej. To coś, o czym czasem zapominamy w naszych starych państwach członkowskich. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjártó skrytykował przewodniczącego Komisji Europejskiej, który stwierdził, że przez najbliższe 5 lat Unia Europejska nie przyjmie nowych członków. Naszym zdaniem nie tylko w ciągu 5 lat należałoby poszerzać Unię Europejską, ale trzeba to zrobić natychmiast. Obecnie status kandydata do Unii Europejskiej posiadają Albania, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, a także Turcja. Karol Darwaros, Polskie Radio.
Pani Anna, poznanianka, której 9-letnia córka we wrześniu zorganizowała osiedlową zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację, nie straci świadczeń z miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. Poinformował o tym dyrektor MOPR-u w Poznaniu Włodzimierz Kalek. Do pani Anny trafiło pismo MOPR o wszczęciu postępowania w sprawie odebrania zasiłku. To przez to, że 100 tysięcy złotych zebranych w czasie charytatywnej akcji z konta fundacji pomagającej w zbiórce wróciło na prywatne pani Anny. Trzeba było tak zrobić, bo fundacja prowadząca zbiórkę nie mogła ze względów statutowych mieć tych pieniędzy na swoim koncie, powiedziała pani Anna. Moja była inicjatywa, że trzeba to wyjaśnić i natychmiast zrobiłam dwa osobne konta. One są inaczej zatytułowane. To jest konto, które się nazywa Na Życiu. Jest zupełnie inne konto z innym numerem, nazwane do rozliczeń z fundacją na rehabilitację i na leczenie pieniądze zamrożone. Chodzi o to, że MOPR zamiast informować, co mi się należy, co przysługuje i pomóc, to cały czas utrudnia. Do wysłania pisma obligowały nas przepisy, ale świadczenia będą wypłacane pani Annie bez zmian, powiedział na specjalnie w tym celu zwołanej konferencji dyrektor poznańskiego MOPR-u Włodzimierz Kalek. My pracujemy tylko pod porami, my też kibicujemy w tej sprawie i dobrosensowo chcemy się zachować, ale pewne czynności techniczne, żeby nie było żadnych prawnych nieporozumień, też musimy dochować i zachować. Pani Anna tych świadczeń nie straci. My namawiamy panią Annę, aby przekazała środki ze swojego konta prywatnego na fundację i żeby ta fundacja zarządzała tymi środkami. Na zrobienie przelewu pani Anna czeka dlatego, że razem z fundacją, która ma opiekować się zebranymi pieniędzmi, sprawdzają przepisy i interpretacje urzędników skarbowych, by nie zapłacić wysokiego podatku. Rosja podejmie odpowiednie działania w związku z przyjęciem przez Europarlament tzw. rezolucji antypropagandowej, poinformował Dmitrij Pieskow. Rzecznik prezydenta Rosji oświadczył, że unijna rezolucja została przyjęta w Moskwie jako próba ograniczenia swobody rosyjskich mediów i wolności słowa. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski większością głosów uchwalił rezolucję, której uznał, że nasilająca się rosyjska propaganda jest zagrożeniem dla Europy. Autorką dokumentu jest polska eurodeputowana, była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga. Pieskow wyraził opinię, że dokument przyjęty przez Parlament Europejski przeczy ogólnemu pojmowaniu demokracji i nieskrępowanemu prawu dostępu do informacji. Rzecznik Kremla dodał, że rezolucja antypropagandowa wymaga poważnej dyskusji w samej Rosji i zapowiedział, że Moskwa podejmie odpowiednie działania. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poinformowała, że rosyjska dyplomacja będzie retorsjami reagować na każdy przypadek utrudniania Rosji mediom pracy w krajach Unii Europejskiej. Jeśli ten dokument będzie praktycznie zastosowany w kontekście ograniczania działalności rosyjskich środków przekazu na terytorium państw Unii Europejskiej, to zostaną zastosowane środki odwetowe. Rezolucja Parlamentu Europejskiego nie ma charakteru prawnie wiążącego. To polityczny sygnał i apel do unijnych rządów i Komisji Europejskiej o skuteczne przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracam do kraju. Dzień zachmurzenie duże, okresami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na wybrzeżu deszczu. Temperatura od minus 2 w rejonach podgórskich przez plus 3. Na pozostałym obszarze jedynie nad samym morzem do plus 6. Wiatr na wybrzeżu dość silny, w głębi kraju umiarkowany i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po godzinie 4. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dziś w audycji Czas na naukę w Polskim Radiu 24 o tym, że polscy inżynierowie opracowali system wykrywania i unieruchamiania dronów. Są różne analizy wartości rynku dronów w Europie. Jedna mówi o miliardach euro do roku 2035, druga o setkach miliardów euro już w roku 2020. Niezależnie jaka to będzie kwota, drony zaczynają stawać się ważną dla gospodarki i życia codziennego technologią. Polska należy do liderów technologii dronowej w Europie, ale także polscy inżynierowie zbudowali system wykrywania i unieruchamiania dronów. Pozwala on na bezpieczne ich użytkowanie, nad czym pracuje także Unia Europejska. O zapewnieniu bezpiecznego nieba w obszarze bezzałogowych obiektów latających będę rozmawiać z Radosławem Piesiewiczem z firmy CIRC, współtwórcą systemu. Dorota Truszczak, witam pana. Co składa się na system wykrywania dronów? Opracowaliśmy technologię wielosensorowego systemu. W skład naszego systemu wchodzą trzy różne czynniki.
I najważniejszym czynnikiem, który opracowaliśmy, to jest radar. Na zasadzie zestaw radarów, który pozwala na skuteczne wykrywanie dronów w każdych warunkach pogodowych, dzień i w nocy. I tutaj warunki pogodowe nie mają znaczenia, to może być mgła, dron może latać w chmurach, w deszczu, my go zawsze wykryjemy. Drugim czynnikiem jest macierz akustyczna, to jest zestaw specjalnych mikrofonów, które pozwalają detektować sygnały wysyłane, czy dźwięki, jaki dron emituje latając. I po odpowiedniej sygnaturze dźwięku identyfikują właśnie, że to jest dron, a nie jakiś tam inny obiekt będący źródłem dźwięku. Trzecim sensorem to jest zestaw kamer wizyjnych. Pokazujemy obraz drona w systemie. Każdy chciałby się koniec końców, czy tam operator systemu, czy służby, przekonać, czy to faktycznie jest dron, czy nie jest. Plus jeszcze nagrywamy materiał wideo. Jeśli zaszedł incydent, to można po takim incydencie z tego materiału skorzystać do działań procesowych. Jak to działa? Pojawia się dron i co się dzieje? System mamy postawiony na określonym terenie. I teraz jeśli dron pojawi się, powiedzmy, w odległości około 1000 metrów, to my już jesteśmy w stanie go skutecznie za pomocą sensorów wykryć. Pierwszym sensorem, który namierza drona, jest radar. Później, jeśli dron jest trochę bliżej, to też przechwytuje go macierz akustyczna. I oczywiście radar po identyfikacji drona włącza kamerę, która koncentruje się na dronie i nagrywa jego obraz. I w momencie, kiedy dron zostaje zlokalizowany, to ta informacja przesyłana jest automatycznie do specjalnego oprogramowania, które zrobiliśmy, które wizualizuje obraz, tam są mapy terenu, zaznaczone są sensory, zaznaczony jest teren, który jest chroniony. Oznaczana wtedy jest pozycja wykrytego drona. Jeśli ten dron zbliża się do terenu chronionego i leci w obszar terenu chronionego, to emitowany jest alarm w postaci wysłanego SMS-a do operatora, czy e-maila lub informacji systemowej. Czyli ten system nie neutralizuje drona, tylko informuje o nim. Do tej pory mówiłem o tej części detekcyjnej, która jest najważniejszą częścią. Natomiast mamy do dyspozycji też sposób na neutralizację drona. We współpracy z naszymi partnerami opracowaliśmy system jammerów, zagłuszaczy, one w sposób kierunkowy zagłuszają sygnały sygnalizacyjne drona i transmisyjne, to znaczy jego sygnał GPS-a i sygnał komunikacji do operatora. I taki dron z zagłuszonymi sygnałami z reguły zawisa w powietrzu, jakiś czas w nim przebywa, dopóki mu się nie wyczerpią baterie lub wykonuje operację awaryjnego lądowania, to znaczy opuszcza się dokładnie pionowo w tym miejscu, gdzie jest na powierzchni ziemi. Trzeba natomiast nadmienić, że system neutralizacji nie może być stosowany tak po prostu przez każdego. W tym momencie jest to dość mocno regulowane przez prawo i jedynie w Polsce na przykład wojsko i ABW mogą korzystać czy stosować jammery zagłuszacze. Podobna sytuacja jest w innych krajach. Powiedział pan, że system wychwytuje obiekt w odległości około 1000 metrów. To mało w sumie. Drony jednak poruszają się z jakąś prędkością. Czy będzie można szybko zareagować? Nie jest to mało. My ten system opracowaliśmy bazując na dość skrupulatnej analizie rynku i rozmów z potencjalnymi użytkownikami końcowymi. 1000 metrów naprawdę to jest wystarczająca odległość, żeby służby miały czas na reakcję. Drony nie poruszają się aż tak szybko, a dwa, też nie chcielibyśmy informować o każdym pojawieniu się drona, który gdzieś, nie wiem, kilka kilometrów dalej jest puszczany przez, powiedzmy, dziecko dla zabawy, czy przez jakiegoś amatora i tak naprawdę nie ma nic wspólnego z terenem chronionym. Wszyscy potencjalni klienci, z którymi rozmawialiśmy, a byli to operatorzy infrastruktury krytycznej, chociażby jak lotniska, chcą wiedzieć, że w odległości nawet nie 1000 metrów, to wystarczy im kilkaset, nawet 500 metrów, że tam się dron pojawił i że się porusza w ich kierunku i być może ma złe zamiary. Także my na pewno jesteśmy w stanie pokazać, że on jest nawet większej odległości, do 1000 metrów i że porusza się w określonym kierunku. Cały czas monitorujemy jego ścieżkę poruszania się. Czy system jest w stanie rozpoznać, czy to jest dron, czy to jest ptak? To jest bardzo dobre pytanie, bo drony i ptaki są podobnymi obiektami, a przynajmniej wielkościowo. My opracowaliśmy nasze czujniki w ten sposób, że minimalizujemy prawdopodobieństwo fałszywych alarmów. To znaczy, tak mamy algorytmy przetwarzania sygnałów opracowane, że w sygnaturze radarowej wykrywają i dobrze identyfikują obiekt, to znaczy potrafimy powiedzieć, czy to jest dron, czy to na przykład pociąg. Są pewne charakterystyczne elementy w ruchu, czy to w budowie takich obiektów, które w spektrum tym radarowym pozwalają na skuteczne odróżnienie właśnie drona od ptaka. Drony są różne, małe, duże, średnie. Czy system jest przygotowany na każdy typ dronów? Rozpoczęliśmy opracowywanie naszego systemu od powiedzenia sobie, że chcemy, naszą ambicją jest wykrywanie właśnie małych, plastikowych, nisko latających dronów, bo te są najtrudniejsze do wykrycia. Dla przykładu to mówimy o dronach typu DJI Standard Phantom, rozpiętość rotoru gdzieś 30-40 cm. Natomiast jeśli dron jest większy, to dla nas jest tylko łatwiej.
Im większy obiekt, tym łatwiej go w radarze wykryć. My takie badanie prowadziliśmy, bo wykrywaliśmy też drony, które mają rozpiętość tych rotorów gdzieś do metra, nawet półtora. I oczywiście takie drony widzimy nawet z większej odległości. A jak małe drony można naprawdę zobaczyć, bo 30-40 cm to w sumie dużo, mogą być jeszcze mniejsze i w ten sposób niewykrywalne. No, czy inaczej, dużo mniejsze oczywiście mogą być, bo są drony, które powiedzmy mają rozpiętość 10-15 cm, ale to są typowe zabawki takie, które nie są w stanie tak naprawdę zagrozić, bo nie są w stanie przenosić żadnego ładunku, są za małe. Latanie takimi dronami jest niezwykle trudne i tak naprawdę operator może skutecznie im polecieć może na 50-70 metrów, nie więcej. Natomiast my takie małe drony też widzieliśmy z odległości odpowiednio mniejszej, poniżej 500 metrów. Skupiliśmy się na dronach, które realnie mogą stanowić zagrożenie, to znaczy takie, które mają pewien minimalny udźwig i które są sterowne, którymi można latać, którymi operator może sterować skutecznie w powietrzu, nawet stojąc, nie wiem, 500-700 metrów dalej. Te małe drony, zabaweczki, one nie stanowią realnego zagrożenia. W tym systemie wykrywania dronów jest wykorzystana wręcz kosmiczna technologia, która była, czy jest także używana przez Europejską Agencję Kosmiczną. Aż taka technologia była potrzebna? Wcześniej już projektowaliśmy układy scalone właśnie w ramach kontraktów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, jeśli chodzi właśnie o projekty radarowych układów scalonych. Czy ta polska technologia to jest konkurencja dla już rozwijanych, wykorzystywanych, montowanych, podobnych systemów na świecie? Zdecydowanie tak i w zasadzie mamy technologię wiodącą w tym momencie. Tak naprawdę jest to zupełnie nowy rynek. Gdzieś jeszcze rok, dwa lata temu nie było żadnej wzmianki o podobnych systemach, bo tak naprawdę zagrożenia związane z dronami są zupełnie nowymi zagrożeniami. W jakimś sensie tworzymy ten rynek i jeśli chodzi o skuteczność wykrywania, to mamy wyniki, a konkurencji, która jest poważna, to znaczy taka, która w swoim systemie dysponuje sensorami radarowymi, bo tylko taka konkurencja jest poważna, bo trzeba mieć sensor radarowy, żeby skutecznie wykrywać drony, żadne inne sensory tego w sposób należyty nie zapewniają. To takich firm na świecie są może dwie, trzy, które też w tym momencie dopiero swoje rozwiązania wprowadzają, a bazują na technologii wojskowej, innym podejściu, przez to bardzo niedostępnej i bardzo drogim. Jesteśmy około 10-krotnie tańsi od konkurencji zachodniej. Tu można wymienić jedną firmę z Izraela, jedno konsorcjum z Anglii, jedną firmę ze Stanów Zjednoczonych. O polskim systemie wykrywania i unieruchamiania dronów mówił Radosław Piesiewicz z firmy SIRP, współtwórca systemu. Dorota Truszczak, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Witam Państwa, Grzegorz Dziemidowicz. Coraz częściej można przeczytać lub usłyszeć alarmistyczne, jeśli nie alarmujące, ostrzeżenia. Oto coś groźnego wisi w powietrzu, a konflikt na większą skalę jest tuż, tuż. Furorę robi książka Richarda Schirefta, 2017 Wojna z Rosją. I nie chodzi tu bynajmniej o autora sensacyjnego thrillera, ale o brytyjskiego generała o znakomitej reputacji i długoletniej karierze na pierwszej linii militarnej i politycznej, również w strukturach obronnych europejskich i brytyjskich. No i człowieka o rzeczywistym rozeznaniu realiów. Zaprosiłem do studia kawy dyplomatycznej pana doktora ambasadora Tadeusza Giema. Rozmawialiśmy tutaj stosunkowo niedawno w okolicach warszawskiego szczytu NATO. Przypomnę jeszcze, iż mój rozmówca jest uznanym ekspertem w kwestiach międzynarodowego bezpieczeństwa i obronności. Wykładowca kierował naszymi ambasadami w Jugosławii i Kanadzie. Był wiceminister edukacji, także obrony narodowej. Przypominam sobie nastrój naszej rozmowy, ostatniej rozmowy, wynikający z oczekiwań po udanym szczycie natowskim. Można to było określić ostrożnym optymizmem. Ale w ciągu tych paru miesięcy, jakie minęły od tego wielkiego warszawskiego forum, świat jednakże się zmienił. Nastroje chyba też. A z niepewnością jutra w sprawach bezpieczeństwa budzimy się praktycznie każdego ranka, z niepokojem oczekując wieści o wydarzeniach nie tylko w Syrii czy na Bliskim Wschodzie w ogóle, ale z Waszyngtonu lub Kaliningradu. No właśnie, dramatyzowanie sytuacji przez generałów, zwłaszcza generałów emerytowanych, jest pewną kanwą. Natomiast ja podzielam pogląd, że sytuacja od lipcowego szczytu w Warszawie się zmieniła. Pamiętajmy, że
Było to forum, które przyjęło bardzo ważne i oczekiwane rozwiązania. I w tej chwili musimy się zadać jako dwa pytania, nie nazwę fundamentalnymi, ale ważnymi. Pierwsze, ile z tamtych ustaleń zostało, a po drugie, jak one, czy te ustalenia są już wystarczające? Czy czasem czas w ciągu tego niemal pół roku się zmienił tak dalece, że one już mogą być nikogo nieinteresujące, po prostu nieadekwatne do sytuacji. Dlatego warto, żebyśmy naszą rozmowę, naszą dyskusję podzielili jakby na dwa zupełnie odrębne polityczno-myślowe. Po pierwsze, co się zdarzyło na świecie, a po drugie, jak to się pisuje, jak się to przekłada, tak jak pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, na nasze bezpieczeństwo wokół naszych granic. Otóż ta pierwsza kwestia jest ciągle stazu na scenie, to się wszystko dzieje. I ponieważ rozmawiamy zaraz po święcie dziedzinienia, to każdy Amerykanie raz na 4 lata myśli o tym, jak ten rok przyniósł zmiany dla społeczeństwa amerykańskiego, a co za tym idzie dla sytuacji światowej. Oczywiście mam na myśli nowego prezydenta elekta, Donalda Trumpa, który przestał już być w akcji wyborczej. W tej chwili jest intensywnym, jak powiedziałem przed chwilą, elektem, natomiast jeszcze nie stał się prezydentem. I dlatego dopiero po 20 stycznia, po State of Union, będzie można coś powiedzieć więcej. Natomiast w tej chwili naszym obowiązkiem jest to, żeby jakoś się do tej sytuacji odnieść. No i druga kwestia, bardzo ważna, jak zareagowała na to Europa oraz trzeci element tej politycznej układanki. Co się dzieje na Kremlu, co się dzieje w Moskwie i wokół Moskwy, co działuje silnie na sytuację w naszym regionie. Tutaj bym wspomniał o pewnej kwestii zakreślającej na Europę zdarzeń tak szeroko, która jest istotna, mianowicie co się zdarzyło z Unią w międzyczasie, mam na myśli Unię Europejską, która również oczywiście od szczytu zajęła się swoimi własnymi problemami i jak na to nakładają się warunki tego, co się dzieje wokół też szacownej instytucji. Pewnym probierzem tego może być to, co się zdarzyło w Berlinie podczas pożegnalnej wizyty Baracka Husseina Obamy w Europie. Kto był zaproszony, a kto zaproszony nie był. Oczywiście budziło to bardzo wiele dyskusji, ale i podpytam pana, tam jedno stwierdzenie Obamy było wielce charakterystyczne, ale my przerwały i za co przepraszam? Nie, to jest bardzo ważny komentarz. Chcę powiedzieć tylko może tyle, ponieważ jeżeli jesteśmy porównywani z Hiszpanią, piątym lub szóstym państwem Europy, oczywiście po wyjściu Wielkiej Brytanii. Wspomnę, że pojawił się tam premier Rajoy, który po 11-miesięcznym kryzysie został szefem rządu mniejszościowego, czyli praktycznie jest to demokracja niezwykle łomna, natomiast nie zabrakło tam miejsca dla Polski i Polaków, co jest oczywiście więcej charakterystyczne jako tak. Zgadzam się, ambasadorze, że wciąż nie znamy tych odpowiedzi na wielką kwestię relacji Donalda Trumpa i Paktu Północnoatlantyckiego. Donalda Trumpa oczywiście chodzi o Stany Zjednoczone, czyli filar natowski. To jest cały szereg pytań. Jedni mówią, retoryka wyborcza i to odeszło już do lamusa i pan jest rzecznikiem takiego poglądu, zgoda, że specyfika kampanii nie ma nic wspólnego z decyzjami, które potem podejmuje Biały Dom. Ale nie można przecież także przechodzić obojętnie obok perspektywy nawet lekkiego dystansowania się Stanów Zjednoczonych od sojuszniczej dotąd Europy. Bo jeśli mówimy, mówi się od wieków o takich różnych przypadłościach mocarstw, prawda, że jak dostają lekkiego Kataru, to inne państwa zapadają na zapalenie płuc. No więc właśnie, nawet ten lekki dystans już musi budzić dreszcze niepokoju. No więc właśnie, dlatego zakreśliłem tak te pytania, czy problemy, po to, żeby na nie w sposób dogłębny i uczciwie odpowiedzieć. Więc jeśli chodzi o pana prezydenta elekta, jego retorykę, oczywiście wtedy, kiedy on mówi, że dlaczego mamy przeszkadzać Putinowi, który chce pomóc prezydentowi zaprowadzić porządek w Syrii, to patrzymy na to z pewną infantylną dysworenturą.
Natomiast jeśli myśli on o tym, żeby wzmocnić NATO, uznając, że państwa europejskie, pozostałe 27, poza Stanami Zjednoczonymi, które wzięły na siebie koszt aż 73% wszystkich wydatków sojuszu, to wydaje mi się, że tak jak inni przywódcy, jest realistyczny. Dlatego musimy to jakby wydefiniować i oddzielić te dwie postawy, które właściwie by się sprowadzały do dwóch stwierdzeń. Czy Stany Zjednoczone w nowej rzeczywistości zacieśnią czy rozluźnią pewne związki z Europą, przejmując lub uczestnicząc w bezpieczeństwie europejskim. Wydaje się, że w tej chwili utrzymanie linii szczytu jest możliwe, co więcej jest możliwe również wzmocnienie, ale również, i to jest właśnie ta tabula rasa, nie zapisana tabliczka przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest możliwe osłabienie związków z Europą i, jak kiedyś powiedział, pokrycie jej kosztów bezpieczeństwa, jeśli w większym stopniu, całkowicie, to w większym stopniu. To jest oczywiście przed nami i stąd pytanie, jak powinna się zachować Europa. Europa jako kontynent, Europa jako Unia Europejska i Europa jako państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. No tak, no paradoksalnie Trumpowi może się udać to, czego nie udało się zrobić jego poprzednikom, kilku przynajmniej amerykańskim prezydentom, mianowicie wymuszenie czy wyduszenie na krajach członkowskich NATO partnerskich, no właśnie tego 2% progu wydatków na obronność, na zbrojenia, na modernizację sił zbrojnych w tym przypadku w Europie. Bo proszę mnie skorygować, ambasadorze, tylko niewielu spośród krajów członkowskich NATO zdecydowało się na właśnie na wydatkowanie takiego, a nie innego kwantum finansowego na obronność. No tak, rzeczywiście, jedynie 4, a może nawet 5 ostatnie państw jest blisko tego progu, natomiast są państwa, które wydają 0,84% dochodu narodowego podzielonego brutto. Oczywiście trudno tutaj wiele oczekiwać po zwiększeniu nawet do 2 czy 3% budżetu Estonii, Łotwy, Litwy, Malty i tak dalej, no ale jest cały szereg większych państw, które tego obowiązku nie spełniają. Estonię, bo wydaje mi się, że właśnie tą kwestią polityczną i najważniejszą, może nawet ważniejszą niż nakłady, jest pytanie, czy będziemy umierać za NATO. Wydaje się, że tak jak żeśmy do tej pory uważali, że nie chodzi o to, żeby umierać za Gdańsk jak kiedyś czy za NATO, natomiast chodzi o to, żeby taką stworzyć sytuację, kiedy nie będzie zaistniała potrzeba, żeby ponosić tak daleko idące ofiary. I to jest właśnie przed nami. To jest kwestią debaty, która w moim pojęciu rozpocznie się zaraz po 20 stycznia. Czyli po inauguracji prezydenckiej Trumpa. Tak jest, natomiast kiedy się skończy? Otóż pierwszym elementem będzie szczyt NATO. Pamiętajmy o tym, że on się odbędzie w roku 2017, czyli będzie zaledwie rok czasu od szczytu warszawskiego. Związane oczywiście formalnie z otwarciem kwatery głównej NATO, budowanej przez 11 lat. Natomiast będzie to takie miejsce, taki czas, kiedy wszystkie postawy, zarówno postawy państw europejskich, ale również Turcji, jak i również przede wszystkim postawa nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych się ujawni, okaże, dopiero wtedy będzie można budować. Natomiast pamiętajmy, co jest po drugiej stronie. I to jest, panie rektorze, wydaje mi się, rzecz w tej chwili najważniejsza. Spójrzmy, co się dzieje na Kremlu, co się dzieje, jakie działania podejmuje Moskwa i jak się sytuuje w bezpieczeństwie międzynarodowym właśnie to państwo szybko zmieniające się w tych kategoriach bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że to, że Władimir Putin skutecznie, konsekwentnie i dogłębnie wypełnił ten okres próżni w Stanach Zjednoczonych bez królewia między wyborami prezydenckimi a objęciem przez nowego prezydenta funkcji głowy państwa. Mówi pan między innymi o tym nasyceniu chociażby okręgów przygranicznych czy okręgu kaliningradzkiego najnowszym sprzętem, który jest nie tylko obronnym, ale również i zaczepnym. To właśnie mam na myśli. Wprowadzenie systemów S-400 i Iskanderem do obwodu kaliningradzkiego zasadniczo przebudowuje sytuację militarną w naszej części Europy. Co więcej, można powiedzieć, że ten postulat Alija Daniel, który jest w strategii militarnej pewnym wyznacznikiem, już się de facto stał.
Pamiętajmy, że mówimy o rakietach o zasięgu między 500 a 650 km. Czyli jak nakłosimy to koło do kręgu kaliningradzkiego, to jesteśmy nad całym Bałtykiem, nad połową. Natomiast ponieważ jest to wprawdzie inny region, no teraz warto pomyśleć o tym, że również nasycony rakietowy stał się Wyspy Kuryńskie, co jest zupełnie nową rzeczywistością, rzeczywistością odmienną od 43 lat i wskazuje na to, że pan mocarstwowe ambicje Federacji Rosyjskiej stają się faktem. Jeśli biorąc to jeszcze wziąć pod uwagę, że praktycznie w chwili obecnej od ostatnich 5 tygodni Putin i Bashar al-Assad robią w Syrii to, co chcą, nikt im nie przeszkadza, to sytuacja naprawdę staje się poważna, trudna i w małym stopniu w chwili obecnej przewidywalna. I musimy się z tym zmierzyć. No, czy można to by nazwać taką na pewno agresywną polityką pseudoobronną na wszystkich azymutach, trochę trawestując francuską doktrynę wojenną, tym razem w przypadku adoptując ją do Rosji? No, tutaj jest element nie ofensywy, nie defensywy, tylko ofensywy. To wszystko, co się dzieje, to ma charakter nie obronny, tak jakbyśmy o tym myśleli, tylko ma charakter rzeczywiście agresywny. I to musimy włożyć w nasze jako sojuszu działanie. I to, że kształtek bałtycki przez ostatnie... Mówi pan o sekretarzu generalnym NATO. Sekretarz generalny NATO jest oczywiście pewnym sygnałem wskazującym na to, że państwa sojuszu i Rada Atlantycka w tej chwili poszukują stanowiska, ale go nawet nie mają. No właśnie, de facto nie mają. Czy nie powinno być tak, panie ambasadorze, że różnego rodzaju scenariusze, taki pakt, jakim jest Pakt Północnoatlantycki, powinien dysponować, to znaczy na takie, a nie inne posunięcia przeciwnika reagujemy w taki, a nie inny sposób i mamy wybór. Tymczasem sytuacja jest następująca. Przeciwnik robi tak, a nie inaczej, a my się zastanawiamy, jak odpowiedzieć, bo z naszych szeregów płyną sprzeczne sygnały. I tak i nie. Oczywiście zespoły analityczne, strategie NATO, Komitet Wojskowy, doradcy w sposób konsekwentny pracują nad dużymi działaniami. Natomiast one podzielić trzeba na parę niezależnych kwestii działań. Dziękuję na razie. Teraz skrót wiadomości. Wrócimy do rozmowy w kawie dyplomatycznej za chwilę. Autopromocja. Radio 24. Większość z nas rezygnuje z podróżowania, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów. A wystarczy wstać z kanapy. Podróże 24. Świat po ludzku. W tej audycji dowiedziemy, że aby podróżować nie trzeba mieć dużych pieniędzy, a wystarczy mieć marzenia. Pokażemy świat po ludzku. Różnorodny, otwarty i przyjazny. Zapraszam w sobotę o 23.10. Paulina Kozioł. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kaszka. Nie żyje drugi górnik, ofiara wstrząsu w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. Potwierdziła to na naszej antenie Jolanta Piątek, rzeczniczka KGHM. Niestety szukamy już tylko 6 górników. Właśnie odkopano ofiarę drugą tego tragicznego wstrząsu. W czasie wstrząsu w jego zasięgu było około 30 osób. 20 doznało obrażeń, większość lekkich. 3 osoby trafiły do szpitala, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z 6 górnikami wciąż nie ma kontaktu, trwa akcja poszukiwawcza. Do wypadku doszło na głębokości 1100 metrów. Wstrząs był odczuwalny przez mieszkańców Polkowic i okolic. Miał siłę 4,5 stopnia. Za 3 lata ma powstać polski mikroprocesor. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych podpisała porozumienie powołujące konsorcjum Polpus, które ma pozwolić na utworzenie polskiego programowalnego układu scalonego. Taki chip miałby posłużyć w przyszłości.
odnosi m.in. do polskiego elektronicznego dowodu osobistego. Układ scalony miałby być także użytkowany na przykład w legitymacjach służbowych. Więcej na ten temat Mariusz Kieślowski. Polski chip zaprojektowany i wyprodukowany w kraju ma uniemożliwić kradzież danych, mówi prezes PWPW Piotr Wojciechowski. Znane jest pojęcie backdoor, czyli zaszytego mini programu w trakcie produkcji chipa. W ten sposób można przejąć kontrolę nad mikroprocesorem, ukraść dane albo wyłączyć jakieś urządzenie. Możemy połączyć z sukcesem, dodaje minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, chodzi o dane obywateli naszego kraju z polską myślą techniczną. W pierwszej kolejności chipy mają trafić do jednostek podległych Ministerstwu Obrony. My chipy zaszywamy do paszportów. W przyszłości widzimy takie rozwiązania, żeby polskie mikroprocesory były wszywane na przykład do e-dowodu bądź elektronicznej karty pacjenta. Projekt będzie kosztował budżet państwa 150 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent elekt Donald Trump opowiedział się za delegalizacją palenia flagi Stanów Zjednoczonych. Postępowanie takie jest w tej chwili chronione pierwszą poprawką do amerykańskiej konstytucji. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Donald Trump napisał na Twitterze, że nikt nie może mieć prawa do palenia amerykańskiej flagi. Jeśli to zrobi, to powinien ponieść konsekwencje, być może utratę obywatelstwa albo rok w więzieniu, stwierdził prezydent elekt. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł jednak w 1989 roku, że palenie flagi w ramach protestu jest formą symbolicznej wypowiedzi, chronionej przez pierwszą poprawkę do konstytucji gwarantującą wolność słowa. Rok później Sąd Najwyższy unieważnił przyjętą przez Kongres ustawę zakazującą palenia flagi. Wśród sędziów, którzy poparli taką interpretację konstytucji, był zmarły niedawno konserwatywny sędzia Antonin Scalia. Sąd Najwyższy wypowiadał się także na temat odbierania obywatelstwa jako kary za przestępstwa kryminalne, delegalizując tę praktykę w 1958 roku. Niektórzy komentatorzy sugerują, że oświadczenie Donalda Trumpa w sprawie palenia flagi ma na celu odwrócenie uwagi mediów od jego wcześniejszej wypowiedzi, w której bezpodstawnie stwierdził, że miliony głosów w wyborach oddano na Hillary Clinton nielegalnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 4:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Wracamy do kawy dyplomatycznej. Przypomnę, że gościem programu jest pan doktor ambasador Tadeusz Liem, znakomity ekspert do spraw międzynarodowych systemów bezpieczeństwa i obrony. Mówiliśmy o sytuacji w samym pakcie północnoatlantyckim wokół, o tym, co się dzieje w Rosji, agresywnej polityce Kremla. Ale chciałbym przejść do kwestii ogólniejszych. Panie ambasadorze, czy nie jest tak, że długi okres pokoju, kilkadziesiąt lat, jeśli chodzi o Europę, właściwie zakłóca w jakiś sposób społeczną percepcję? Nowe pokolenia nie mają tego bagażu straszliwych doświadczeń II wojny światowej. Europa mimo zimnej wojny była jak gdyby taką mimo wszystko oazą spokoju, zwłaszcza po upadku Imperium Sowieckiego, nie licząc tak dobrze panu znanego przypadku krwawego konfliktu w dawnej Jugosławii. Ale było przecież NATO, był miecz, była tarcza, amerykańskie bazy, zobowiązania sojusznicze. Potem nastąpił kryzys, tąpnięcie, Krym, konfrontacja na wschodzie Ukrainy, przebudzenie, że oto groźba i jednak narastająca niepewność. Chwilowe uspokojenie po szczycie NATO, o którym rozmawialiśmy w Warszawie, no ale teraz jesteśmy przecież po Brexicie. Ale to moje następne pytanie. Czy brytyjskie oddziały będą broniły Estonii czy Łotwy równie chętnie, nie będąc jednak w Unii Europejskiej? Ta obrona będzie miła, no ale byliśmy wtedy partnerami nie tylko w NATO, ale i w Unii. Teraz już tylko pozostała jedna noga. No rzeczywiście jest to pytanie.